bieżących prac, ponieważ my pracujemy z tymi obiektami cały czas. No i zabieramy klucz. Tak, i ten but. Powiązać obiekt z konkretną rodziną, z konkretną osobą. Tutaj mamy taki... Franka spisuje wszystko to, co można, a potem tu jest. Była to dziewczynka, Vera, która przyjechała tutaj z transportem z Terezina wraz ze swoim bratem oraz matką. Wszyscy zginęli. Został u nas oczywiście jej bucik. Po kilku latach, kiedy zaczęliśmy opracowywać bazę danych dotyczącą napisów z waliz, udało się powiązać ten bucik z walizką ojca tej dziewczynki. Buciki dziecięce chyba są na takim najbardziej przemawiającym elementem dla mnie, ponieważ no nie ma większej tragedii niż tragedia dzieci. I tutaj but, który jest takim elementem ściśle związany z osobą, z dzieckiem, jest śladem tego czasem jedynym śladem tego dziecka, które tutaj było. Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, ile ludzi tutaj przyjechało, licząc na to, że będzie mogło te buty założyć z powrotem, że wyjdzie z tej po prysznicu i weźmie sobie tą związaną parę butów i będzie mogło z nich dalej korzystać. No, natomiast no, nigdy nie wróciły do właścicieli.